Przyjrzyjmy się praktycznym zastosowaniom intuicji w mnożeniu liczb wielocyfrowych. Powiedzmy, że chcemy pomnożyć 7000 razy 6. Część z Was pewnie od razu zauważyła, że jeżeli mamy 7 czegokolwiek, w tym przypadku jest to 7000, i jeżeli mnożę to cokolwiek razy 6, to wynikiem będzie 7 razy 6 tego czegoś. Czyli 42 tego czegoś, w tym przypadku 42 tysiące. 6 razy 7 tysięcy równa się 42 tysiące. I super, jeżeli potraficie od razu to zauważyć i policzyć w pamięci. Inaczej można zrobić to tak. Mnożymy 6 razy 7, otrzymujemy 42, a ponieważ mówimy o tysiącach, to 7 mnożone przed chwilą to było 7000. mamy tutaj 3 zera. Czyli wynik 42 to 42 000. i dlatego tutaj też dopisujemy 3 zera. Chciałbym, żebyśmy się upewnili, że wiemy, co się tutaj dzieje i jednocześnie poćwiczyli trochę własności mnożenia. 7 to to samo, co 1 tysiąc razy 7 albo 7 razy 1 000. to jest 7000 albo 1000 siódemek. 1000 razy 7 razy 6. I możemy najpierw pomnożyć 1000 razy 7, otrzymamy 7000 i potem pomnożyć to razy 6. Ale możemy pomnożyć najpierw 7 razy 6. Jest to własność łączności. I może nazwa śmiesznie brzmi, ale mówi ona, że możemy najpierw pomnożyć 7 razy 6, a dopiero potem to co otrzymamy pomnożyć razy 1000. Czyli możemy to zapisać tak: 1000 Razy 7 razy 6 możemy najpierw wykonać mnożenie 1000 razy 7, otrzymujemy 7000, potem dopiero mnożymy 7000 razy 6. Albo możemy najpierw wykonać mnożenie 7 razy 6, wtedy otrzymujemy 42, czyli mamy 1000 razy 42. Można to zinterpretować jako 1042, albo może bardziej intuicyjnie 42 tysiące. To się równa 42 tysiące. Niektórzy z Was pewnie mnożą już takie rzeczy intuicyjnie w pamięci, ale dobrze jest też zrozumieć, co się tutaj dzieje z liczbami. Powód, dla którego rozbiłem te liczby na mniejsze kawałki w taki właśnie sposób, jest też taki, że pomaga to rozkładać i potem łączyć liczby w sposób ułatwiający obliczenia. Zróbmy inny przykład. Ile to jest, 56 razy 8. Oczywiście, można to obliczyć na wiele sposobów. Możemy powiedzieć, że 56 to to samo co 50, czyli 5 dziesiątek, dodać 6 jedności. I to wszystko pomnożone razy 8. I możemy tutaj rozdzielić mnożenie razy 8 względem dodawania. Będzie to 50 razy 8 dodać 6 razy 8. Ile to jest 50 razy 8? 5 razy 8 to 40, a 50 to 5 dziesiątek, czyli 5 dziesiątek razy 8 to 40 dziesiątek, czyli 400. Jeszcze inaczej, 5 razy 8 to 40 i dopisujemy to 0, bo nie chcemy mnożyć piątki razy 8, tylko 50 razy 8. 6 razy 8 to 48. I to się razem równa 448. Ja dokładnie tak liczę podobne działania w pamięci. Nie zapisuję oczywiście tego wszystkiego, ale kiedy widzę takie mnożenie, to myślę sobie, że 56 to 50 i 6. Potem sobie myślę, że 50 razy 8 to 400, albo że 5 dziesiątek razy 8 to 40 dziesiątek, czyli 400. A 6 razy 8 to 48. Czyli wszystko to razem to 448. Kiedy poćwiczycie trochę, będziecie takie działania wykonywać w pamięci. Jeżeli pomoże wam taka inscenizacja, to możemy wyobrazić sobie takie mnożenie jako pole powierzchni prostokąta. Wyobraźcie sobie, że ten wymiar to 8 jednostek. Prostokąt ma wysokość 8 jednostek, to jest to 8, a całkowita długość tego prostokąta to 56. Wtedy pole powierzchni całego prostokąta to będzie 56 razy 8, czyli wynik, którego szukamy. I żeby wykonać takie mnożenie, możemy rozbić nasz prostokąt a dokładnie jego długość na 50 i 6. Ta żółta część ma długość 50, a ta różowa ma długość 6. Rozbiliśmy to w ten sposób, bo dosyć łatwo jest pomnożyć 50 razy 8 i zupełnie niezależnie od tego pomnożyć 6 razy 8. Możemy oddzielnie obliczyć pola takich dwóch części prostokąta, a potem dodać do siebie wyniki. Ile to jest 8 razy 5 dziesiątek? To 40 dziesiątek, czyli 400 jednostek kwadratowych, to powierzchnia żółtej części. Ile to jest 8 razy 6? To 48 jednostek kwadratowych, czyli pole całego prostokąta to 400, 8 razy 50 pole żółtej powierzchni, dodać 48. 8 razy 6, czyli pole różowej powierzchni, czyli razem 448. 8 razy 56 równa się 448.